Dzisiaj pragnę podzielić się na świeżo emocjami związanymi z moim um, dzisiejszym porannym wystąpieniem telewizyjnym w telewizji duńskiej, uh, TV2, uh, w programie Gumumum Denmark. Czyli dzień dobry, Dania. Coś takiego program podobny do Pytanie na śniadanie bądź uh, uh, dzień dobry, TVN. Zostałam zaproszona do tego programu dosłownie kilka, przed, kilka dni przed, przed dzisiejszym wydarzeniem. I chcę podzielić się z Tobą e, takimi myślami, związanymi e, między innymi z tym, jak wyglądają przygotowania do takiego wystąpienia, również przygotowania językowe. Poproszono mnie, abym podzieliła się. Informacjami związanymi z sytuacją w Polsce, jeżeli chodzi o prawo aborcyjne. Przyznam szczerze, że nigdy wcześniej na ten temat nie wypowiadałam się, a tym bardziej po duńsku. I wymagało ode mnie to wystąpienie dzisiejsze poświęcenia czasu, aby. Przygotować się między innymi językowo, by, by wzbogacić zasób słownictwa potrzebny do tego, aby swobodnie wypowiedzieć się właśnie na ten temat. I jak wygląda takie przygotowanie językowe, bo tak naprawdę bez względu na to, jaki to temat by był, nawet temat bardzo dobrze mi znany, o którym mówiłam już wcześniej, rozmawiałam w języku duńskim, tak czy inaczej wymagałoby to ode mnie. Jak wysiłku przygotowania się. Jak wygląda takie przygotowanie z mojej strony? Przede wszystkim zapoznanie się z tematem w obu językach, czyli poszu poszukiwania, zwłaszcza na internecie, um, informacji związanych z danym tematem, na którym wiem, że będę poproszona, aby się wypowiedzieć. I tutaj w y w tej sytuacji poszukiwałam informacji zarówno w języku polskim, jak i w języku duńskim. Później prze przetworzenie tych informacji, wyciągnięcie pewnych wniosków i skupienie się na najważniejszych punktach. I w momencie, kiedy wiem już, na jakich punktach chcę się skupić, to dochodzi tutaj nauka pojedynczych słów, um, zapamiętanie ich w krótkim czasie. Jak jak ja osobiście jakie metody stosuję żeby słowa przyswoić w, szy w szybkim czasie to powtarzanie tych słów w kontekście na głos zawsze pomaga i Próba, też takie próby stosowałam, próba rozmów z Duńczykami na ten temat w moim środowisku, z Duńczykami z mojego środowiska. Podczas takich rozmów łatwo było mi wyłapać, których słów jeszcze nie pamiętam, na których muszę się skupić, aby móc je wprowadzić do tej rozmowy właśnie na ten temat. Powtarzanie. Później, kiedy, bo oczywiście nie chciałam fatygować Duńczyków cały czas. Rozmawiając na, na, na dany konkretny temat, to wymagało ode mnie pracy samodzielnej, gdzie najpierw zapisałam zdania, w których proste zdania, w których umieściłam słowa, które były dla mnie nowe, później powtarzałam te zdania na głos. Aż do momentu, kiedy byłam w stanie odtworzyć dane zdanie albo myśl, wykorzystując nowo poznane słowa. I w momencie, kiedy byłam w stanie na wyrywki, że tak powiem, odtworzyć poszczególne wyrazy i powiedzieć je na głos, Wiedziałam, że mam to, że nie będzie z tym problemu, żeby odtworzyć te słowa akurat w rozmowie na żywo, bo, bo ta transmisja um, mojej rozmowy z dziennikarką dzisiaj miała miejsce na żywo. Ale o czym warto jeszcze wspomnieć? Przygotowując się do takiego spotkania, wystąpienia, nie wystarczy sam język. To praca również nad naszym stanem umysłu na tym co myślimy o sobie w danej chwili i jak chcemy siebie postrzegać i zaprezentować zapre podczas takiego wystąpienia. Ja pomimo tego, że jestem przyzwyczajona e, w dość dużym stopniu do wystąpień publicznych, pracując jako mówca motywacyjny oraz coach i mentor, um, mimo wszystko Poświęciłam część czasu na to, aby nastawić mój stan umysłu do tego, że to doświadczenie, żeby uwierzyć w to, że to doświadczenie będzie doświadczeniem ekscytującym, że wszystko dobrze pójdzie i że będę w stanie. Podzielić się treścią, która była dla mnie ważna, która była dla mnie istotna, która była istotna również dla słuchaczy, dla osób, które akurat te, te, tę transmisję będą oglądać. Czyli praca nad umysłem, nad tym ujarzmieniem tych myśli, które gdzieś tam, każdemu pojawiają się, a czy, czy będę wystarczająco dobra, czy się nie pomylę. I kolejna rzecz, trzecia rzecz, o której Warto pamiętać, bez względu na to, czy mamy wystąpienie telewizyjne, czy, czy nie. Czy po prostu chociażby rozmawiamy z naszym szefem bądź z kolegami z pracy. To, o czym warto pamiętać, to fakt, że perfekcjonizm tak naprawdę nie istnieje. Nie jest ważne. Ja podczas wystąpienia na żywo zrobiłam błędy i do nich się przyznaję. Z ręką na sercu. Były momenty, kiedy brakło mi słowa, i były takie chwile zająknięcia. A przecież byłam na wizji na żywo. W takim momencie mogłabym się poddać, mogłabym się um, zasmucić, zdenerwować, że zabrakło mi słów. Ale zawsze mamy wybór. Ja wybrałam w takim momencie. Um, Myśl, czy udało mi się przekazać treść, którą próbowałam przekazać. I tak, udało się. Nie zawsze znalazłam słowo w danej chwili pod wpływem emocji. Nie zawsze znalazłam słowo, którego szukałam. Ale ważne było dla mnie, aby przekazać meritum treści. I do tego ciebie również pragnę zaprosić. W momentach, kiedy wypowiadasz się na tematy dla Ciebie ważne bądź bierzesz udział w. W rozmowie, która jest dla Ciebie ważna, cenna, nie skupiaj tak bardzo uwagi na szczegóły, nie skupiaj tak bardzo uwagi na pojedyncze słowa. Jeżeli brakuje Ci słowa, zaakceptuj to w samej sobie, w samym sobie, pogódź się z tym i spróbuj przekazać tę treść na okrętkę, że tak powiem. Ja myślę, że u mnie, y, mnie to przychodzi nieco łatwiej z tego względu, że mam doświadczenie w pracy jako tłumacz ustny, a tam niejednokrotnie, nie znałam pojedynczych słów, ale miałam za zadanie przekazać treść bardzo dokładnie, tak aby nie było niedomówień, aby, aby nie było fałszu w tych informacjach, które tłumaczyłam. I, i, I w takim momencie człowiek uczy się też parafrazowania, poszukiwania innych słów, które pomogą nam przekazać tę treść, która, którą próbujemy przekazać. Także Takimi przemyśleniami chciałam się z Tobą podzielić na, na, na żywo, na bieżąco, ponieważ ta, te emocje, emocje z, po wydarzeniu z dzisiejszego poranka są we mnie jeszcze bardzo świeże. Um, jak wygląda przygotowanie do ważnych dla nas rozmów? Przede wszystkim zapoznanie się z danym tematem. Wypisanie słów, które są dla nas ważne i umieszczenie ich w, w krótkich zdaniach, które są prostymi zdaniami, które ułatwiają nam um, zapoznania się z danym wyrazem w kontekście, który dla nas ma sens, próby rozmów z Duńczykami, wykorzystując właśnie e, tę tematykę, która jest dla nas ważna. Oraz samodzielne powtarzanie zdań, wyrazów, który, które próbujemy zapamiętać, e, sprawdzenie siebie, czy już pamiętamy, czy gdzieś te wyrazy jeszcze nam uciekają, to wtedy wracamy do tych treści. I ważna rzecz, nie skupianie się tak bardzo na szczegółach, ale w zamian za to skupienie się na przekazaniu tego sedna treści. Którą chcemy przekazać, czyli zapomnijmy o perfekcjonizmie. Błędy to rzecz ludzka. Błędy popełnia każdy człowiek. Bez względu na to, czy jest um, dziennikarzem z doświadczeniem i jest na wizji po raz setny albo tysięczny. Czy jest to właśnie taki żółcio, żółcio, żółcio dziób, który dopiero zaczyna. Każdy z nas popełnia błędy. Moglibyśmy przywiązywać do nich ogromną wagę i. Tracić tę wiarę w siebie, um, poczucie wartości, moglibyśmy zacząć się dołować, ale istnieje lepszy sposób na błędy. Zaakceptowanie, że je robimy, będziemy je pewnie robić całe życie i skupienie się na, tak naprawdę na tym, co jest ważne, czyli nie te pojedyncze błędy. One o niczym nie świadczą. Um, wręcz przeciwnie, pokazują, że próbujemy, że robimy coś co wykracza poza nasze granice komfortu. Także ja pragnę ciebie zainspirować do tego, żeby mieć odwagę właśnie wychodzić poza te granice swojego komfortu. Mieć odwagę do tego, żeby podejmować się wyzwań, nieważne jak małe bądź wielkie one są. I Wzbogacać to, jeżeli akurat uczysz się języka, wzbogacać to słownictwo w taki sposób naturalny, chociażby dzieląc się z innymi osobami informacjami na tematy, które ciebie zwłaszcza interesują, czyli zrobienie takiego rozpoznania. Wczytania się w dany temat, um, wyłapania tego, co jest dla ciebie ważne i próby podzielenia się tym tematem z innymi. Próby! Bo nie zawsze na początku będzie łatwo. To Ta rozmowa nie musi wyglądać jak płynna, zaawansowana rozmowa na początku. Te rozmowy wstępne, pierwsze, początkujące, mogą być właśnie um, przepełnione takimi zająknięciami, brakiem słów. I to jest ok, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie iść do przodu i podejmować się nowych wyzwań, i osiągać nowo wyznaczone przez nas cele. To tyle. Dziękuję za Twoją uwagę, za chęć wysłuchania um, tej krótkiej inspiracji, która jest natchniona moimi przeżyciami, występując dzisiaj rano w telewizji duńskiej na żywo. Um, Wspaniała historia, um, która obrazuje tylko tyle, że warto wierzyć w nasze marzenia, warto podejmować się małych wyzwań każdego dnia, zrobić mały krok w kierunku e, dążenia do naszego celu, bo nigdy nie wiemy, jak okoliczności się ustawią, co wydarzy się w życiu, ale życie. Podgląda i kiedy podejmujemy się wyzwań, kiedy podejmujemy się działań, chociażby najmniejszych każdego dnia, wówczas przytrafiają się sytuacje, o których wcześniej byśmy nie pomyśleli, wówczas napotykamy na drodze na ludzi, których nigdy w życiu byśmy nie pomyśleli, że spotkamy, i wydarzenia zaczynają. Nabierać innego obrotu, ale to ty jesteś twórcą. Właśnie przez tę Twoją odwagę, odważając się na mały krok, małe działanie, sprawiasz, że wszechświat zaczyna też ci sprzyjać. Niech mocy Duński będą z Tobą. Dziękuję za Twój czas i uwagę. I, e, i jestem ciekawa też Twoich wyzwań, twojej, jak, jak sobie z nimi radzisz. Um, jak podchodzisz do popełnianych błędów, um, jak sobie radzisz z porażkami? Choć moim zdaniem, porażek nie ma są tylko lekcje. Jak masz chęć podzielić się ze mną, ja bardzo chętnie od ciebie usłyszę. A jeżeli szukasz wsparcia językowego, e, zwłaszcza jeżeli chodzi o język duński, e, oraz lub e, wsparcia takiego związanego z rozwojem osobistym, ponieważ e, poza tym, że. Jestem właścicielem szkoły językowej, to pomagam innym w rozwoju swojego wnętrza, pracując jako coach oraz mówca motywacyjny. Jeżeli szukasz takiej pomocy, zapraszam serdecznie do kontaktu. To co? Pięknego dnia. Do zobaczenia. Hej.